Cześć, dziś witam Was w kolejnym filmie z przepisami i dzisiaj przepis na prostą zapiekankę z brukselką, tofu, serem i makaronem. Z tyłu możecie widzieć rosół piesków, ale nie zwracajcie na niego uwagi. Tu już mam gotowaną brukselkę, gotować brukselkę mówić Wam nie będę, natomiast pamiętajcie, że jeśli chcecie uzyskać ładny zielony kolor, to wrzucajcie ją na wrzątek. Tu trochę oleju i masła, oczywiście to się musi rozgrzać i wtedy wrzucam na patelnię wcześniej ugotowaną brukselkę, którą mogliście widzieć przed chwilą. Przepraszam za to telepanie, ale bardzo trudno jest mi nagrywać się jedną ręką. Mam jednak nadzieję, że cokolwiek widzicie. Brukselki, ile tu jest, nie wiem, na oko. Obraną brukselkę ugotowałam i wrzucam na rozgrzany tłuszcz. Tu możecie zobaczyć tofu. Ja kupuję tofu tylko wędzone i tylko z dwóch firm, jakich mówić Wam tego nie będę. Natomiast nie jest żadną tajemnicą, że najlepsze tofu jest w Lidlu i w Biedronce. Pokrojone tofu odkładam na chwilę na tacę. Tu możecie zobaczyć makaron penne i pamiętajcie, że wymawia się penne, ponieważ penne znaczy penis. Jest to włoski makaron, czy rurki. Brukselka się podsmaża, a w międzyczasie gotuję makaron. Oczywiście to, ile będziecie mieć brukselki, ile będziecie mieć makaronu, wszystko zależy od Was. Na patelnię, jak brukselka jest już przysmażona, wsypuję bułkę tartą. Robię to bardzo rzadko, jak możecie zobaczyć, bułki mam niewiele, ponieważ użyję tylko raz w roku dosłownie do smażenia grzybów, chyba że przychodzą goście, to czasem jakaś ryba czy kotlety, nie wiem. W sumie ja nie używam w ogóle bułki. Tu możecie zobaczyć brukselkę z bułeczką, która jeszcze się podsmaża, ugotowany makaron i wszystko wrzucam do naczynia żaroodpornego. Najpierw makaron na oliwę lub olej, choć tak naprawdę kolejność jest dowolna. Później wrzucam tofu, a na koniec brukselkę. Wszystko mieszam i obsypuję grana padano. Akurat tutaj mam ten ser, natomiast możecie użyć jakiegokolwiek. Oczywiście najlepiej rozpuszcza się żółty, ale gdybym żarła żółty, wyglądała... Możecie sobie to wyobrazić. Zapiekanka jest już w piekarniku, a tak prezentuje się efekt końcowy. Jeśli chodzi o czas pieczenia, to musicie wyczuć swój piekarnik i na oko minimum 150 stopni i minimum 15 minut. Smacznego, do zobaczenia w kolejnych filmach. Dzięki, zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do zostawienia mi łapek w górę. Cześć! Don't leave me in.